szpital, fotografia. Agnieszka Sadowska AK, zobacz zdjęcia, 2, przedsiębiorca z Rody Wielkopolskiej, katergra w reklamach znanej sieci Markę 2, odpowie za naranie swojej pracownicy, obywatelki Ukrainy na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Biznesmen nie udzieli pomocy Oksanie K., gdy ta na terenie zakładu, w catering była nielegalnie zatrudniona, doznała wylewu. Mężczyzna, zamiast od razu wezwa pogotowie lub odwie kobiet do szpitala wozi od samochodem po miecie, po czym zastawi na przystanku. Ostatecznie wezwa do niej policję ZGA Szajce znalezienie pijanej osoby. 36-letni przedsiębiorca usłysza w prokuraturze kilka zarzutów. Najpoważniejszy jest związany z nieudzieleniem pomocy, a konkretnie naraniem Oksany K. na niebezpieczeństwo utraty życia lub cichego uszczerbku na zdrowiu. Zobacz takie, pełnomocnik Ukrainki SK Ada pozew przeciwko rolnikowi, katery porzuci chor kobiet na awce zarzuty oparte S na analizie biegłych lekarzy, katerzy opiekowali się Ukraink w szpitalu. Po rozległym udarze kobieta do dziś jest sparaliowana i porusza się na wózku inwalidzkim. Biznesmen usłysza te nowe zarzuty dotyczące nielegalnego zatrudniania omiłowzbę, takie obywateli Ukrainy. Za te przestępstwa grozi do 3 lat więzienia. Akt oskarżenia trafił do SD. Pomiędzy pełnomocnikiem poszkodowanej Ukrainki i przedsiębiorcą trwa postępowanie ugodowe, którego efekty mogą wpłynąć na wymiar ewentualnej kary w procesie karnym. Pracodawca z Podrody Wielkopolskiej, katery nie udzieli pomocy Ukraińce Oksanie występowa w spotach reklamowych sieci Market w Lidlu. W momencie, gdy na jaw wyszła bulwersująca sprawa, firma usunęła z sieci spoty reklamowe. SD Pracy, Praca, Rolnik, Ukraina, Prawo Pracy.